może go tam wcale nie ma. Gdzieś tam słyszę. Jak skończy, to otworzy. Dzień dobry, panie fotografisto. Można? Państwo do mnie? No tak, no nie chcieliśmy przeszkadzać, nie chcieliśmy stukać, bo dziewczyna nie dała. Tak, ale ja bardzo przepraszam, ale teraz nie mogę. Ależ panie, my nie mamy czasu, mamy stragan. No ja naprawdę nie mogę, niechże pani mnie zrozumie, no nie mogę i już. Chciałabym pana troszkę posprzątać. Nie no, zostawiłem kupę materiału na stole. Może trochę później, dobrze? Oj, panie Romku, panie Romku. Co? Nic. Panie, to może jutro, nie? Niech pan mi da święty spokój, dobrze? Roman. Dzień dobry. Właśnie rozglądałem się za tobą. Rzeczywiście. Tak trudno mnie tu znaleźć. Gdzie dzwonisz? Czy to znaczy, że dzisiaj się nie zobaczymy? Przecież się widzimy. No ale... nie tak. Gdzie się chowałeś tyle czasu? Jeździłem po wsiach, chrzciny, wesela. Masz czas wieczorem? Potem znowu znikniesz na 2 tygodnie. Blata. Zjawisz się jak tamci. Randki w dni wypłat, 1 i 15. Poezja dla księgowych, urocze. Beata, przestań. Beata. Beata, Beata, tyle każdy potrafi. Pani Beato, zaraz przyniosłam pieniądze dla kombinatu. I już idę. Przyjdź do mnie wieczorem. Dostaniesz szarlotkę. No przyjdź. Jest pani Beata. Dzień dobry. Bardzo przepraszam. Jak się ma? Serwus. Ej, Agnieszko! Wypatrujesz sobie męża? Nie bój się. Jak będę ją wydawał, wezmę cię na swata. No. No, jedziemy czy nie? Już, już. A bo ja wiem. Ten cholerny obiad wszystko z wozu wytrzęsie. Ale nic, jeszcze 10 minut najwyżej. 10 minut. Za 10 minut to się upieczemy. Thank you.
to pan żyje. Przepraszam bardzo, ale dlaczego miałbym... Dlaczego, to ja nie wiem. Pańska sprawa. Ale widzę, leż ktoś. Już miałam nadzieję. Na co? No, że właśnie. Bo ja mam szczęśliwą rękę do takich. Inny całymi latami łazi i żadnego nie znajdzie. A ja przejdę się, o wie pan, tak spacerkiem i jest. A potem w gazetach opiszą. Zawsze jakaś odmiana, no nie. Babuniu, zmieńcie trasę. Bo co? Bo tutaj nie traficie do gazet. Nie? Zresztą nigdy tędy nie chodzę. No tak mnie coś zaniosło. A pan akurat może wiedzieć. Beata, wstydź się. Kto tak przyjmuje gości? Puść mnie, słyszysz, i wyjdź w tej chwili. Ani mi się śni. Zostałem przecież zaproszony. Na kolację, a nie na śniadanie. Boże, mów prawdę. Już po Charlotte. Oczywiście. Nie zostawiłaś mnie ani okruszyny. A co, miałam czekać aż do... Zobacz. Tak byłoby ładniej, nie? Ale skądże znowu to kucharz ze stołówki, a tam musi być dyrektor. No w ogóle to mam kupę roboty teraz tam. A ponieważ prosili mnie już dawno, więc pojechałem, żeby się z nimi dogadać. Tak nic tego nizowego? Nie, zmieniły się niektóre moje plany. A ponieważ byłem w pobliżu, więc wstąpiłem. Kombinat. Nie można zjeść normalnie, bo kombinat. Nie można pójść do lekarza, bo kombinat. Mam trochę dość tego kombinatu. Co znowu? Kolejne urwanie głowy. Pół banku będzie mi jutro znosić pieniądze. Jutro? Przecież dzisiaj. No tak, dzisiaj brali na wypłatę, a dopiero jutro poleci grubsza gotówka. Milion czy coś w tym rodzaju. Dostali, zdaje się, 13. pensję. Roman, chciałbyś mieć ten milion? Milion. Kupiłabym sobie telewizor. Telewizor? Mhm. Ty masz pojęcie, Beato? Moglibyśmy... O, ty także? No dobrze. Mógłby być milion do spółki. Dlaczego nic nie jesz? Nie ruszyłeś nawet szarlotki. Tak, tak, już biorę. A gdyby, przypuśćmy, oni nam dali ten milion. Maciej, uciekajcie. Dobre, co? Dobre, tylko bez sensu. Dlaczego? Bo nigdy nie dadzę. Tak. A gdyby, przypuśćmy, zostali wystraszeni, zmuszeni, wyskakujesz z nienacka, wyrzucasz ich z samochodu i fiut, odjeżdżasz z pieniędzmi. I oni nic? Oni leżą w rowie, jak im kazałaś. Bojąc się widelca. Oj, ty dzieciaku. Chcesz jeszcze herbaty? Nie, sam sobie naleję.
Słuchaj, a te pieniądze, jak sądzisz, czy one są układane seriami? Co znowu przy naszym bałaganie? Roman. Co, kochanie? Czemu się o to pytasz? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Roman, pytałeś się. Oj. Pytałeś się o serii. Powiedz mi w tej chwili, dlaczego się o to pytałeś? Może co zachęca. Powiedz, ile masz w tej swojej bibliotece tych kryminałów? Daj spokój. Przecież żartowałam. Właśnie. Tak, ja jestem po prostu zmęczony. Tyle godzin na rowerze. Słuchaj, nie masz kieliszka wódki? Nie chciałem ci mówić przedtem, ale bardzo mnie boli głowa. Może się położysz? Nie, już chyba sobie pójdę. No, pa. Co ma być? Niech pani będzie taka dobra i poda mi kieliszek wódki, duży kieliszek wódki, tylko nie jakiś słodki, dobrze? Ani słodki, ani gorzki. U nas w dni wypłat może być tylko piwo. Nie, nie, ale ja panią bardzo proszę, wypiłbym sobie szybko i zaraz bym poszedł, naprawdę. Kłopoty? Coś w tym rodzaju. No, więc jak? Pan się pozbędzie swoich, a ja sobie narobię własnych. Wolę pańskie. Dać piwo? Piwo? Nie, nie trzeba. No, niech się pan tak strasznie nie upiera. Jeden kufelek ze mną, ja płacę. Nie, dziękuję, nie chcę. Ale tu mają naprawdę dobre piwko. Usiądziemy sobie, pogadamy. Ani nie usiądziemy, ani nie pogadamy. Dobranoc, pani. No, chwileczkę, jeżeli pan chce koniecznie, to możemy pójść. Gdzie? Jak to gdzie? Chce się pan napić, czy pan nie chce? No, napiłbym się, ale nie mam zamiaru. No wystarczy, że pan ma pieniążki, a reszta na pewno się znajdzie. Dalej z panem nie pójdę. I proszę się odczepić. Nie, to nie, dobrze. Ale to właśnie... Tutaj. Tutaj? Tutaj. No to chodźmy. Tu? No tu, ale jeżeli nie, to może naprawdę lepiej będzie przejście po skwerku. Nie. Czym mogę służyć? Pozwoliliśmy sobie. Podobno u pana można dostać. To znaczy ten człowiek mówił mi, że... Ja nic nie rozumiem. No niech pan gada sam, no jazda. Ja nie, no skądże znowu? Przecież to pan dzwonił, nie ja. Więc? Mam zawolać milicję, czy wystarczy dozorca? Pan wybaczy. Bardzo mi przykro. Przepraszam. Bardzo pana przepraszam. Pijane bydle, ja ci pokażę. Momencik, niech pan poczeka. Może nie było tak, nawet na pewno nie tak. Ale nie wiedziałem, jak z panem zacząć. Ja ci zaraz zacznę, to zobaczysz. Ja już dawno o panu myślałem. Mam dla pana interes, dla pana i dla mnie. Jasna rzecz. Moglibyśmy zarobić cholerny grosz. Ach, rozumie pan? Ale do tego potrzeba dwóch. Ja wiem jak. A pan zna pewną osobę, pewną śliczną osóbkę, która siedzi przy tym i liczy to. Liczy i przepuszcza przez śliczne rączki. Byłby milionik, może nawet okrągły milionik. Co, majątek chcesz zrobić? I tak nie mogę. Nie przyszedł. Rzeczywiście,
Pani przeze mnie się nie kładzie. To ja najlepiej poczekam u niego. Może mi pani otworzyć? Nie mogę. To nie jego klucz. Nie? Radzę pani najpierw zmienić fryzjera. Czy mam mu coś powtórzyć? Nie. Ja tu jeszcze później wpadnę. A może już nie dzisiaj? Na schodach się nie pali? Nie, proszę pani. Dobranoc. Proszę. Skąd wiedziałaś, że tutaj jestem? Słyszałam, jak pan się skradał. Nie skradałem się, tylko szedłem po cichu. Nie chciałem budzić całego domu. Szkoda mi jej. Dlaczego? Pan sam wie. Dobranoc. Stało się coś? Pan się boi? Czego? Zwariowałaś? Idź do siebie i nie zawracaj mi głowy. Nie wygląda pan kwitnąco. Może skoczyć po coś do apteki? Czego ty ode mnie chcesz? No, niech pan powie. Zrobił pan komuś jakieś świństwo. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Dzień dobry. Przy robocie. Ale może się odezwiesz, co? Jak się masz, Beata? Zostawiłeś u mnie to swoje tablo. Dziękuję. Połóż pod drzwiami. A nie mógłbyś mnie wpuścić? Chcę ci coś powiedzieć. Roman, nie słyszysz? Nie otwórz! Nie mogę. Mam tutaj stertę materiału. Wszystko bym sobie zaświetlił. Słuchaj, a może dałoby się jakoś zakryć te zdjęcia? Wiesz, wczoraj nagadałam głupstw. Bardzo mi przykro. Nie bądź dzieckiem. Zobaczymy się później. Kiedy? Jak skończysz. To znaczy za ile? Za 10 minut? Za kwadrans? Przyjdź jak najprędzej. Muszę się z tobą zobaczyć, rozumiesz? Muszę. Dobrze. Lepsze daj na wierzch. No, jest pan. Chce pan jeszcze te zdjęcia? A bo co? Pan Jacenko może je teraz zrobić. A mu co się stało? Przecież wczoraj nie chciał. To już on panu powie, dobrze? No więc jak, idzie pan, czy pan nie idzie? Teraz słyszysz coś podobnego? Fotografista przysyła pana. No to i co? Przyjdziemy za pół godziny. Dobrze.
Agnieszka? Ja. Załatwiłaś? Skończony idiotyzm. Załatwiłaś? Załatwiłam, załatwiłam. Czy dać im także kawę i ciasteczka? Nie, ale potrzymaj ich, aż skończę. Też zwyczaje. Każdy fotograf wywołuje w nocy. Jak długo to będzie? Nie wiem. Myślałem, że z pół godziny, ale chyba coś dłużej. Cholerna glina. Kiedy oni oddadzą ten most? No jak tam? Coś poważniejszego? Chyba nie. Ale myślę, że pan Rybicki jako nasz opiekun, on teraz sam będzie potrzebował opieki. Będziesz sobie musiał kupić nową. Daj spokój. To co, wracamy do kombinatu? Nie. Mam nadzieję, że dostaniemy kogoś w mieście. Nic, nic. No, to jak? Więc to by uszło. I to też. Ale słuchaj, kochany, przecież ja ci mówiłem, że ten papier się nie nadaje. Widziałeś, jak to robi nasz technik? To powinno być na białym, błyszczącym. Jasne, panie poruczniku. Walczak mi przywiezie, obiecał. Wieczorem odbije jeszcze raz. A tak, w ogóle to ujdzie? Jak na początek. Jutro będzie lepiej, a zanim przyjedzie nasz technik z urlopu, będę robił jak... Proszę pana, jeżeli o mnie chodzi, to ja obejdę się bez aniołów stróżów. Ale albo są przepisy, albo ich nie ma. Więc proszę bardzo, ja mogę, ale niech on mi to zaświadczy na piśmie. Panie poruczniku, ja już mówiłem obywatelce, że my nie mamy wolnych ludzi. No więc proszę, o co chodzi? Mieliśmy wypadek. Przepraszam panią. Pani Beato, co się stało? Jakieś przykrości? Nie, 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 nic. Nie? Przecież widzę, że coś jest nie w porządku. Pani Anko, mam do pani wielką prośbę. Słucham. Czy ja mogę pojechać z wami do kombinatu? Teraz? Czekamy jeszcze na kogoś? Czekamy. Bo widzi pani Rybicki, się źle czuje. Wolałby pan zostać? Mhm, wolałbym. A ma pan u kogo? A choćby u mnie. No. Wal rybka do Agnieszki na górę. Nie ścieśnij się. Iść. Oczywiście, no przecież jedzie z nami kapral. No to idę. Pewnie kierownik jej nie zwolnił. Poczekamy.
To ty, Mieluch? Cóż to, korzonki zapuszczasz? Gdzieś się rozwalił. Ja nie, ja tylko tak. Ech ty. Nie chciałbym siedzieć w jego skórze. No, w taką pogodę, mokro i bez towarzystwa. Zwariował pan? Panie Romanie, nie wolno robić z ludzi pajaców. Niechże się pan odezwie. Zaraz.
Dobrze. Już otwieram. No, na rękę. Panie, może dosyć tych figlów, nie? Co, jak panu potrzeba, idiotki, to... Pan chory? Nie, nie wiem. Zapal, przygotuj. Pokazywałem ci. Ty to umiesz. Ja zaraz, za chwilę. Jesteście Roman Jacenko, fotograf. No, to znaczy ja. Pozwólcie. Jak to się stało, że zaraz przyjechaliście po mnie? Był napad na wóz kombinatu, nie wiecie? Co się stało? Kombinacie! Wasz samochód. Zabili ich. Co się tam tak kręcicie, Jacenko? Ja? Nic. Drobiazg, coś mi tam wpadło. Co? Klucz. Ładny drobiazg. Poszukamy razem. Nie trzeba. To...
To klucz od komutki, której prawie nie używam. To dobrze, bo niedługo będziemy na miejscu. To ten. Ściągnęliśmy was tu, bo ktoś musi zrobić zdjęcia. Nasz fotograf nie żyje. Później trudno byłoby odtworzyć położenie zwłok. Aha, przepraszam. Kapitan Prokosz. No to chodźmy, obejrzycie nasz sprzęt, czy dacie sobie radę. Obejrzyjcie to. Nie trzeba. Znam ten aparat. No, tylko ostrożnie. Nie mamy tutaj drugiej kamery. Weźcie to na razie od pana. Naprawdę bardzo mi przykro, ale nie mogliśmy znaleźć innego fotografa. No co się z wami dzieje? Nie zemdlejecie nam chyba, co? Nie. Weźcie się teraz w garść, bo to nie będzie zbyt przyjemny widok. Nie z tej strony, zaczniemy z drugiej. Spokój go. Taki chłopak, ja go sam wysłałem. Ci z autobusu wszystko zadeptali, mokro, nawet no dobra, psy. Dobra, dobra, dobra. Może zaczniemy od przodu. Proszę niczego nie ruszać. Skąd wiecie, że jeszcze ktoś był? Mieszkam naprzeciw. Widziałem, jak wsiadali. Jest w szpitalu. Żyje? Jeszcze żyje. Muszę tam pojechać. Znałem ją, proszę mnie puścić. No, oczywiście, oczywiście, ale teraz nie mogę was odesłać. Ona i tak jest nieprzytomna. Zrozumcie nas. Tropimy mordercę. Nie ma tu Rybickiego? Rybki? Nie, tu go nie ma. A bo co? Jest u nas milicja i chce się z nim widzieć. A z kim się nie chce? Agnieszka. On cały czas był u nas w domu? Tatusiu. I nie wychodził ani na trochę? Wyleciał dopiero po wszystkim. No to dziękować Bogu, odpada. Powiedziałaś im o tym? A tobie jak się zdaje? Nie żartuj. To jest taka sprawa, że raz dwa można trafić do ciurmy. Znajdź mi zaraz panią Beatę, muszę ją o coś zapytać. Dziecko, to ty nie wiesz? Co? Leży cała popruta. A może już w ogóle? To ona była z nimi? Mhm. Pojechała? Po co? Ja nie wiem. I tobie nie trza. Rozumiesz? Och, tato. No to mamy już wszystko. Teraz podrzucimy was do szpitala. Bardzo was o to proszę. A to jest wasz aparat. Niestety będziecie musieli sami doprowadzić wszystko do końca. Odbitki, wywołanie i tak dalej. Tak, w takim razie jak przyjadę do domu, to... No, nie gniewajcie się, ale to wszystko musi być załatwione u nas w komendzie. To są dyskretne rzeczy, wiecie. Rozumiem. Wobec tego przyjadę do was prosto ze szpitala. No dobra, wprowadzi was tam porucznik Kellern. Potem obaj wpadniecie do komendy, to sobie zakończymy nasze sprawy. No co, zgoda? No, jeżeli zgoda, to dziękuję. Zdaje się, że przyjechałem innym samochodem. To co? Przyjechaliście jednym, a wrócicie drugim. Panie kapitanie,
Tam została moja paczka. Gdzie jest Walczak? Został na dole? Nie, wysłałam go do miasta. Razem z paczką? Prawdopodobnie. To jakaś ważna rzecz? Co tam było? Nie, nic takiego. Papier fotograficzny, półmat, a i trochę chemikaliów. No zaraz się tym zajmę. Ale nie trzeba, sam sobie odnajdę. Dziękuję panu. Proszę jechać spokojnie. Pytał się pan doktora? Pytałem się, ale on w tej sprawie też nic nie może. A gdyby pan poprosił jego? Ale skądże? Przepraszam, niech mi pan pozwoli, ja muszę ją zobaczyć. Jak to? Pan do niej? Ależ Agnieszko, no... Przecież wiesz... Beata i ja, jak my długo byliśmy z sobą. Niech mnie pan nie rusza. Słuchaj, Agnieszko, no, co ty wyprawiasz? Chcesz? Wejdziemy tam razem. Nie. Co to za dziewczyna? No, dziewczyna, mieszkam u nich. Córka Woźnego z banku. Z banku? No to co, że z banku? Czy woźni bankowi nie mogą mieć córek? Przepraszam. Spieszycie się do chorej, zapomniałem. Można? No jak? Bez zmian. Możecie podejść bliżej? Nic się nie da zrobić? Tylko ona widziała mordercę. Rokowanie jest raczej niepomyślne. To znaczy? To znaczy, że chyba nie odzyska przytomności. Przepraszam, ale macie nasz film. Będziemy musieli pojechać do komendy. Chciałbym wam pokazać, jak to ma być zrobione. O mniej więcej w takim formacie, jak te trzy, o i to. A gdzie papier? Papier znajdziecie chyba na półce. Nasz zabity kolega, który zastępował technika, bardzo mu zależało, żeby to wszystko było w porządku, rozumiecie? A kitel chyba będzie potrzebny, prawda? Chciałem to wszystko oddać jego bratu. No to oddamy później. Jakbyście czegoś nie wiedzieli, to zadzwońcie do mnie, dyżurny was połączy. No to na razie.
jesteście. Jak skończycie, nie zapomnijcie o swojej paszce. Jest w dyżurce. Słyszycie mnie? Halo? Słyszycie mnie? Słyszę. No widzicie, u nas nic nie ginie. Całość. No pokażcie, która to wasza paczka. Jest tyle podobnych. Boję się, żeby nie pomylić. No, nie bójcie się. I tak byśmy sprawdzili, żeby nie były jakieś pomyłki. No, szukajcie. Papiery fotograficzne, prawda? Nie wiem, to zaraz znajdziemy. Papiery? Trzeba było od razu mówić. Nasz Zieleńczak ściągał tego na kopię. Tak? Tak. Biało-błyszczący. A mnie się zdaje, żeście wymieniali inny gatunek. Nie. No to weźcie. Dziękuję. Aha, po pieniądze. To przyjdziecie jutro rano. Dobranoc. Wartownik! No, chodźcie tutaj. Wypuścicie obywatela. Możecie iść. Słuchaj, Agnieszka, chciałem z tobą porozmawiać. No nie rób ze mnie głupca, przecież widzę, że nie śpisz. Posłuchaj, Agnieszka. Zdenerwowałaś się dzisiaj. Zresztą ja także. Każdy. Ale ty wyrabiasz nie wiadomo co. Uciekasz, histeryzujesz. Tak nie można, Agnieszka, no. Nie można. Niech pan sobie stąd idzie. Wariatka. No co? Wyspaliście się w końcu? Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi? Dlaczego? O czy od razu musi o coś chodzić? O, to jest ta komórka, od której zgubiliście kluczyk, prawda? Skądże? To jest klucz od komutki. Tej komutki, o. Udało mi się dopasować drugi. A to świetnie. Rewizja? Co? Ale cywile. Wy macie o nas pojęcie. Czy tak ktoś przeprowadza rewizję? Panie kapitanie, byłem przez całe przedpołudnie w domu. Miałem nawet klientów. To wszystko można sprawdzić. Młody człowieku, a jak wam się zdaje, co ja robiłem tej nocy? Spałem?
Oczywiście byliście w domu. Wołaliście materiał. Potem robiliście zdjęcia małżeństwu Piterakom, Janowi i Krystynie z domu Goździk. Potem nasz samochód zabrał was na miejsce wypadku. Tak? Tak. Sam chciałbym mieć takie alibi. No ale pracownię wolałbym mieć inną. Drugie piętro, kto tu trafi? No ale może widoki piękne. O, też perspektywa, bank. Myślałem, że jakie solarium. Aha, więc stąd widzieliście, jak oni wsiadali do wozu, tak? Stąd. A powiedzcie mi, jak oni to robili? Co znaczy jak? No, wszyscy razem, czy z osobna, jeżeli z osobna, to w jakiej kolejności? No, jak wyjrzałem, to wszyscy siedzieli. A co znowu? Przecież widzieliście, jak wsiadała ta wasza znajoma. Tak. Teraz sobie przypominam. Wsiadali wszyscy razem, całą kupą. Nawet było trochę przy tym zamieszania. Tak. A to zresztą nieistotne. Kupą, nie kupą, detale. Reszta jest tam? Jaka reszta? No, waszych. Zabawny z was chłopak. O, ciągle się czegoś boicie. Właściwie czego? No tak, my tu gadu, a robota czeka. Prosimy, obywatelu Piterak. Prosimy. Ja tylko tak zapytać się, czy z tymi zdjęciami w ogóle coś będzie. No dlaczego miałoby nie być? No bo z tym wszystkim to było jakoś dziwnie. O, dziwnie na przykład? No na przykład tak, że pan nie wpuszczał nas, tylko wciąż świstał i świstał. Świstał, powiadacie? No tak, świstał. I cięgiem lał wodę do wiadra. No to co? To już nie wolno człowiekowi lać wody do wiadra? Czy ja mówię, że nie? Tylko zwyczajnie to jest tak. Czym dłużej lejesz, tym więcej we wiadrze, a pan lał całą godzinę, a wiadro było puste. Ach, to dopiero głupiec. Już ja to wiadro wczoraj opróżniałem miks razy. Panie, co to nie? Tu jest od wczoraj jeszcze mój papierosek, o. A ja swój poznam, bo nie fabryczny. Sam kręcę. No dobra. Ci nasi wieśniacy, co? Poznają, bo sami kręcili. Ale a propos poznawania, będzie u nas w komendzie taka gra. No coś w rodzaju ćwiczenia. Ktoś kogoś ma poznać w gronie przypadkowych osób. No nic ważnego, po prostu taka zabawa na zabicie czasu. Taka ta zabawa nazywa się konfrontacja. No jeśli idzie o terminologię, to my to nazywamy okazaniem. Pójdziecie. A panu jak się zdaje? Przymierzcie. Co mam z tym zrobić? No jak to co? Pozwólcie. Teraz cisza i ani jednego ruchu, jasne? Thank you.
Pan Bóg niełaskaw. Za daleko stałam. I teraz nijak nie mogę rozróżnić. No to dziękujemy. Rozbierać się. Płaszcze zostawcie na stole, bandaże też. No, nie mówiłem? Szybko poszło. Czy jestem już wolny? O, oczywiście. A sprawę tego mielocha to jeszcze załatwimy. Przepraszam. Laseczka. No, co? Co macie do powiedzenia? Tego pana ja poznaję. Poznaję, nie pana, pana. Wiecie. No pokażcie się obywatelce. Ten. A pewnie, że ten. Wszyscy wyjść. No więc powiedzcie nam, gdzieście widzieli tego pana? Pod skarpą? Pod skarpą? A jakże pod skarpą? Wczoraj. Pan by chciał zaraz wszystko. Dawniej go widziałam. Będzie ze dwa dni. Ale w tym samym miejscu, panie komisarzu. W tym samym. Panie kapitanie, jechałem do kombinatu. To po drodze. Może pan sprawdzić? Sprawdzę. Tak ja. W porządku, dziękuję. Słuchajcie, kolego, dość żartów. Pojedziecie z nami jeszcze raz na zdjęcie. Mamy mordercę. Gniewacie się? Naprawdę nie ma za co. Nie ma za co? A pan chciał mnie zamknąć. Słowo daję, wy mnie wcale nie znacie. Ja lubię mieć murowane dowody. Tak już jestem skrupulatny, po prostu pedant. Możecie być zupełnie spokojni. Ja? Jak to wy? Co, wy nie wierzycie, że oni tam już mają mordercę? Jest? Jest. A tamten? Pojechali po niego. Mhm. Weźcie. Poczekaj. No, fotografujcie. A gdzie jest druga teczka? On tutaj widzę same drobniaki. Nie możemy znaleźć, panie kapitanie. Podejrzany zapodaje, że posiada tylko jedną. No co, Miloch? Wysiadka. No, potrzebne wam to było? Jak dziura w moście. Ej, panie, tylko nie ruszać. Tak, Jasenko. Starajcie się niczego nie dotykać. Ja to mam szczęście do pana kapitana. No to po starej znajomości. No szybko. Pistolet, druga teczka i płaszcz. Pana to się wice trzymają. A może wystarczy jesionka? Słuchajcie, Mieloch. Nie dość, żeście zamordowali troje ludzi, to jeszcze... A bo też tak. No, teczuszkę znalazłem, no to ją wziąłem, ale tylko przez lekkomyślność. Myślałem, że to jest dar opatrzności, ale resztę to już ktoś inny. Ależ panowie... Obywatel składał zażalenie na tego. No tak, ale nie przypuszczałem... Tam był jeszcze drugi, prawda? Jak wyglądał? No, trochę wyższy, ale naprawdę... Tu chodzi o coś poważniejszego. Jacenko, wy zdaje się macie zapałki. Pozwólcie. Panu. Dziękuję. Ty się zastanów, Mieloch. Ja nie mówię, że ty miałeś wspólnika. Ja tylko mówię, że ty mogłeś mieć wspólnika. Nie przyglądaj mi się, ja sam wiem. Ale nie mogę, nie mogę. Będzie pan tak stał? Niech pan wejdzie. Zrobić herbatę? Szukali pana. Gdzie pan się chował?
Nie chowałem się, piłem. Jeszcze będę pił. Popatrz. Już piję. Pan nie jest winien. Pan nie mógł wiedzieć, nikt nie mógł wiedzieć. A zresztą nawet gdyby pan z nimi pojechał, to by pan pomógł. Tak, ale ja byłem po to, żeby ich nie dać. Ja teraz tam idę. Wyzwali mnie. Może pójdziemy razem? To niech pan przynajmniej nie wypija tego wszystkiego. Tylko troszkę. Dobrze? Co to jest? Gramofon. Czy słyszeliście, czy pani słyszała to już kiedyś? A może poznaje pani, kto to gwizdał? Przegranie jest trochę brudne, ale to nie moja wina. Taśma została zniszczona, zresztą znaleźliśmy tylko same strzępy. Widzi pani, właściciel pogniótł to i poszarpał, a potem wszystko leżało w błocie. Proszę posłuchać jeszcze raz. Więc? Nie wiem. Gdyby pani się namyśliła, to... Nie mam się co namyśleć, nie wiem. Tak. No to dziękujemy. Niech pan ucieka, niech pan zaraz ucieka. Oni już mają te taśmy. Taśmy? Ale skąd? To ten bydlak z dyżurki. Ja tego nie zrobiłem. Chodź. Ja tego nie zrobiłem. Daję ci słowo honoru, że tego nie zrobiłem. To długa historia. Nie zdążę. Oni wiedzieli coś o mnie. Grozili. Ja ich się bałem. I zaplątali mnie, Agnieszka. Zaplątali bez ratunku. Jacy oni? Tacy jedni. Nie znasz ich. Nie stąd. Ale to miało być inaczej. Daję ci słowo honoru, że nie tak. Nie sądziłem, że są zdolni do czegoś takiego. Że w ogóle ktoś mógłby taką pan rzecz... Pan tam był? Byłem. I pan pozwolił? Oni mieli broń. Strzelali do mnie. Nie wiem, jak uciekłem. A teraz już ich nie ma. I ja jeden będę płacił za wszystko. Ja jeden. Nie ma czasu. Na co pan czeka? Co pan robi? Nie rozumie pan? Trzeba uciekać. Nie wypuszczą mnie z miasta. Więc co będzie? Tak nie można. Trzeba coś zrobić, schować się albo nie wiem. Przecież oni ciebie... Agnieszka, pomóż mi. Ja?
Ale w jaki sposób? Widzisz, gdybym wiedział, gdzie jest teraz Rybicki. Ja wiem, jest u nas w kuchni. Ale on ci nic nie powie, jest zupełnie pijany. Pijany? Co też od niego? Coś ty wymyślił? Słuchaj, mnie powiesz. Coś ty wymyślił? Drobnostka. Mówię ci drobiazg, a dla mnie wszystko. No? Powiedz im, że wtedy, kiedy ja... Wiesz. Wiem. Że wtedy nie było u ciebie żadnego Rybickiego. Wiesz, co to będzie? Chcesz, żeby on wisiał za was? Za nich? Bzdura! Oni muszą mieć dowody, rozumiesz? Dowody. No więc po co? Po to, żeby mnie wypuścili z miasta na jedną noc. A potem? Potem już będę daleko. Nie mogę. Agnieszka. To straszne. Agnieszka. Ja nie potrafię. Niech się pan nie boi. Zrobię to lepiej, niż pan myśli. To właśnie, żeby było lepiej. Zobaczymy się kiedyś? Tak, tak. Oczywiście. Ostry dyżur, kilka operacji, nie, ciężki dzień. Pana, ale nie zmienię, jak wszystko jadę bardzo przykro. No, nie powinien. Nie. Jak dawno? Nie wiem. Może godzinę? Może dwie? Nie wiem. Ale to ładnie. Ładnie, że zaraz przyszłaś. Byli już tutaj? Kto? No kto? Wiadomo. Więc byli. Czy pani im powiedziała? Ale co? Kto to zrobił? Czego ty chcesz? Po co tu przyszłaś? Idź sobie, słyszysz? Idź sobie. Powiedziała im pani? Daj mi spokój. Ja pewnie... płuca mam cały w dziurach. Więc jak? Powiedziała im pani, czy nie? To oni. Oni muszą pierwsi. Nie rozumiesz? Niech przyjdą i sami powiedzą. A tak nie mogę. Oni muszą pierwsi. A jak powiedzą pierwsi, to wtedy co? A pani sama? Pani kogoś poznała? Pani wie? Widziałam tylko oczy. Oczy w bandażach. To za mało, żebym mogła, żebym miała pewność. Pewność, słyszysz? A koleżanka co tutaj robi? Nic.
panie Rybicki. Jacenko, nie śpicie? Właśnie się kładłem. Dobry wieczór. Popatrzcie. No weź go za rękę. Chodź z niego trochę. Puśćcie mnie już! Nie pośpiesz! Czego chcecie ode mnie? Nie pójdę z wami już! Puśćcie mnie! Czego? Rozumiecie? Czy to on? Tak, on. Wszystko się zgadza. Głowa w bandażach, czapka, pistolet. Szybko poszło. Myślałem, że takie rzeczy muszą trwać miesiącami. To zależy od szczęścia. Sprawa tej waszej znajomej, tej pani Beaty. Również stanęła w innym świetle. Sprawa Beaty? Tak, wpłynęły do nas nowe zeznania. No to jest wprawdzie sekret, tajemnica śledztwa. Ale wy jesteście przy tym od samego początku, więc wam powiem. Ona była w zmowie z Rybickim. Ależ to nonsens. Idiotyzm. Żaden nonsens. Mam zeznania kogoś, kto pośredniczył między nimi. Umawiał już ze sobą tu, w tym mieszkaniu. Przenosił listy. Jednym słowem, służył im jako żywa skrzynka. Nie wiem, przez głupotę, czy może po prostu przez młodość. Zresztą dziś sam się zgłosił, żeby zmazać swoje winy. No i zmazał je. Częściowo, co prawda. Ale w każdym razie na tyle, że może spodziewać się łagodnego wyroku. No, ale jeśli oni byli w zmowie, to... To jak on mógł ją tak postrzelać? No mógł. Pomyślał sobie, że nie warto się dzielić. Jasne? To, co pan mówi, to brzmi logicznie. Tak. Oczywiście ma pan rację. On wolał ją sprzątnąć i sam zabrać wszystkie pieniądze. Jasne. Biedna dziewczyna. Zgubiła ją chciwość. Co za pech. Nie miała z tego ani grosza. Ale że popruta na wylot. Okaleczona na całe życie. A jak wstanie, to pójdzie pod sąd. I będzie odpowiadać za udział w zbrodni. Jak to? A tak. No, tej rany to będzie jakaś okoliczność łagodząca. Ale to jej nie obroni przed wyrokiem. To historia. Ale z drugiej strony, skoro są takie przepisy... Zapomnieliście o wynagrodzeniu. No to trzeba podpisać. Dziękuję. Widzę, że pan o wszystkim pamięta. Panie kapitanie, co pan robi dziś wieczorem? No myślę, że jeszcze będę miał trochę do roboty. Thank you.
Znowu pan nie ma szczęścia. Już zamykam. Otworzyć? Nie, nie trzeba. Zresztą zabiorę panią jutro do lepszej knajpy. Będziemy pili coś lepszego niż to pani piwo. A jak pana kłopoty? Nie były takie wielkie. Do jutra.